Cześć, witam serdecznie w 139. odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Ta wokalistka to już absolutna legenda polskiej sceny, polskiej piosenki. Zaczynała swoją karierę w latach 60. w mało znanym już, znaczy już przez niewielu pamiętanym zespole Protekst lub też Pretekst. Ta grupa wypuściła chyba dwie epki z tego co pamiętam, natomiast najbardziej znana stała się w momencie, kiedy w 1971 roku sam Czesław Niemen zaprosił ją do Chórków, aby obok Ali Babek w Chórkach zaśpiewała na legendarnym czerwonym albumie, czyli niektórzy nazywają tę płytę Niemena Człowiek Jam Niewdzięczny. Był to pierwszy dwupłytowy album w Polsce. Natomiast Krystyna Prońko, bo o niej mowa, najbardziej znana jest z kariery solowej. Pokażę wam teraz płyty, które posiadam Krystyny Prońko. Oczywiście nie jest to komplet, ale myślę, że są to najważniejsze trzy albumy póki co w jej dyskografii. Oczywiście te dyskografie, które są niekompletne, są cały czas przeze mnie, te płyty są poszukiwane przeze mnie i kompletowane na bieżąco. Krystyna Prońko i Commandment, Deszcz Wcisnej. Płyta, która nie wiedzieć czemu ma już swoją naprawdę bardzo wysoką cenę na rynku wtórnym. Generalnie rzecz biorąc, tutaj największe wrażenie robi utwór Trawiaste Przywidzenia. To 13-minutowy kolos z muzyką Wojciecha Wagleskiego do słów Bogdana Olewicza. Oczywiście na spółkę muzyka Wojciecha Wagleskiego z Januszem Komanem. Nie ma się co dziwić, dlatego że w tamtym czasie Krystyna Prońko była związana niejako z Januszem Komanem. Czerwony Pronit, numer katalogowy SX1625. Co świadczy o tym, że płyta wyszła w roku 1978, tak myślę, to będzie mniej więcej ten rok. Natomiast w roku 1980 Krystyna Prońko wydaje tak zwany biały album zatytułowany po prostu Krystyna Prońko. Nie mylić oczywiście tutaj żart z białym albumem grupy The Beatles. Na to przyjdzie jeszcze czas. Natomiast moi drodzy, ta płyta, tak zwana biała, ukazała się, tak jak mówię, w roku 1980 i stała się najbardziej przebojową płytą w dyskografii Krystyny Prońko. Mamy tutaj właściwie kilka naprawdę wielkich przebojów tej artystki. Bożek Gorzelny przede wszystkim i Jesteś lekiem na całe zło. I tak jak wspominałem, biały album Krystyny Prońko jest najbardziej popularny. Wydała go firma Pronit, opatrzając numerem M004. Natomiast płytę Krystyny Prońko, którą cenię najwyżej, to płyta Subtelna Gra, a był już rok 87. I ta płyta rzeczywiście jest jedną z najbardziej przebojowych, chociaż też już rzadka na rynku wtórnym. Mamy tutaj chociażby Tłukę Odbicie w Szkle, Byłeś, Jesteś, Będziesz, utwór tytułowy, czy Byle do Brzegu. Tę płytę z kolei w 87 roku wydała firma Vifon. Zgadza się, 87 rok, proszę bardzo, tak ona wygląda. I klasyczny label Vifonu, numer katalogowy LP100.